Kolejny piękny, słoneczny dzień w Nowym Jorku. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy z kolejną porcją questów związaną z Brooklyn Visions. Ale na początek ciekawostka, czy to jest kościół prawosławny? Zaraz się przekonam. To jest kościół prawosławny, bo ma krzyże prawosławne. Ciekawa sprawa, ciekawe czy ten kościół faktycznie tam jest. I zgłoszono przestępstwo, więc na razie zajmiemy się przestępstwem, a później pójdziemy na kolejną misję związaną z kampusem BV. Tak jak to zrobiliśmy ostatnio. Ostatnio też byliśmy na kampusie BV i uratowaliśmy nauczycielkę z rąk przestępców. Tylko pytanie, dlaczego ona w ogóle była porwana? Tylu tu niegodnych! Dobra, koniec zabawy! Zostałem trafiony. To ich załatwi. Fajny jest ten kostium. Nie przejmuj się tym. Jasny szlak, jak oni mnie wkurzają. Odwlekasz tylko nieuniknione. No świetnie, chodź tu. Wow, wspaniale. Trzeci. Zwiastun głupców, niczego tu nie zdziała. Już nic nie wybuchnie. Teraz jeszcze tylko... Nie trąb na mnie, gnoju! No przecież wiadomo, że... Celowo ci drogi nie zatamowałem. Mama nie musi wiedzieć, jak blisko byłem cysterny, która niemal wybuchła. Już to mówiłeś, Miles. No to otwórzmy aplikację MSMZS i mamy bal absolwentów. Idziemy z tematem, aczkolwiek nie jest to jedyna misja z BV, jaką mamy na mapce. Zwróćcie uwagę, że trochę ich jest. Wielki psikus i tak dalej, i tak dalej. No to będziemy robić w tym odcinku. Znaczy, nie zrobimy wszystkich w tym odcinku, zrobimy niektóre w tym odcinku. Na przykład tutaj... O, widać było wspomaganie bujania na sieci, jak... Będziecie chcieli, to to wyłączę i spróbujemy sobie. Spróbujemy sobie bez tego wspomagania trochę polatać, ale nie wiem, jak nam to wyjdzie. No to pogadajmy z tym VJ-em. Chyba przyda ci się pajęcza pomoc. Tak. Wszystko już zaplanowałem. Wskazówki, ekrany, grafiki, ludzi. Wszystko musi być idealnie. Wow, 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 spoko, jasne. Możesz mówić trochę wolniej? Co się stało? Okej. Chcę zaprosić kogoś na bal, ale to ktoś wyjątkowy. Kwiaty ani czekoladki by nie wystarczyły. Mam ekrany i chcę na nich wyświetlić wiadomość, ale z generatora nici. Gość, który mi go wypożyczył, nie odbiera. Dałem się wrobić. Chyba dam radę. Dzięki. Wziąłem generator z wypożyczalni Reynoldsa. Wyślę ci adres. Dobra. No to już, gdzie jest wypożyczalnia? Zajrzyj do sprzedawcy generatorów. Lecimy z tematem. Dosyć słaba ta wyrzutnia będzie, ale działa. Najważniejsze. Nie byliśmy tutaj w pobliżu ratując nauczycielkę? Generatory chodzą za niezłą kasę. Ten jest nasz, rozumiesz? Co za zbieg okoliczności. To raczej nie jest normalna transakcja. Lepiej się nie budź. Nic to by nie wskoczy. Tylko spróbuję się do igry. To za wielki typ. Dobra, czy zostało jeszcze... No właśnie, tylko trzech ich było. Mam rację?
Czy nie mam racji? A, nie mam racji. No to mamy ich z głowy. Sprawdźmy, co ze sprzedawcą. Dzięki, Spidey. Nie ma sprawy. Jeden z pana klientów wciąż czeka na generator. Już wiem, skąd to opóźnienie. Tak, właśnie. Chciałbym go dostarczyć, ale ci idioci go zmasakrowali. Jeśli go naprawię, to w kilka tygodni. Mógłbyś przekazać złe wieści? Jasne. Lepiej przekażę złe wieści Vijayowi. Powiedz, że masz dobre wieści. Raczej... jakieś wieści. Generator wysiadł. Czekaj. Okej, okay. Mam inny pomysł, tylko... wróć tutaj. Coś mi przyszło do głowy. No to wracamy. Przy okazji, jak skończymy tę misję, to może być dobry moment, żeby odblokować nowy kostium Milesa. Strasznie dużo tych kostiumów. No to cześć. No już wróciłem, pogadajmy. Skoro generator nie działa, może Bivi ma jakieś zapasowe? Wiem, że na dachu są jakieś generatory, ale mają zbyt dużą moc jak na mój sprzęt. Wywaliłoby korki. Chyba, że znajdziemy coś o mniejszej mocy. Powinienem być w stanie wykryć niskie napięcie. A twoje elektryczne moce wypełniłyby braki? Teoretycznie. Będzie zabawa. I to elektryzująca. Mam znajomego, którego by to rozbawiło. Chodzi o Petera. No to skanujemy. Poszukujemy generatora. Znalazłem generator, ale jest nieaktywny. Widzisz? Powinien się nadać. Możesz go potraktować swoją iskrą? No dobra, no to już. Jak go potraktować iskrą, przepraszam? O właśnie. L1 i kwadrat. Jest odpowiednie napięcie. Trzeba jeszcze tylko poprowadzić prąd na dół. Tak! Wiedziałem, że coś wymyślisz. Może połączę te przekaźniki mocy. Przytrzymaj L2, aby wycelować przekaźnik zasilania. R1. No dobra. I teraz który przekaźnik? Ten. No i super. Sieć przewodzi prąd? Chyba przewodzi. Czy jest jeszcze jakiś inny przekaźnik? A, tam są przekaźniki. No nie, to tak nie może być. Chwila, moment. Musi być możliwość korzystania z dwóch naraz. No. Zejdźmy. Teraz tak i tak. I gdzie jest problem? Nie wiem. Nie wiem, jak je połączyć ze sobą. Halo? Musi być jakiś inny sposób. Musi być... O, tu musi być przekaźnik. Dokładnie. No dobra. To tu. No jeszcze raz. Okej. Dzięki. Spider-Man mi się podoba. Działa to zasilanie czy nie działa? Coś tu jakby leciał prąd, nie? Kurde Bela, nie wiem co robić. Brakujące ogniwo jest jakieś po prostu, które muszę znaleźć. A. Okej, udało się. Musiałem tutaj dolecieć. Wyżej do mnie pisze. Co? Tablica? O, Wyżej, co ty kombinujesz? Chwila. To jest to równanie, z którym pomógł mi na naszej pierwszej randce. Sesja naukowa. Wspólna nauka? Psst, Spider-Manie, to pierwsza wskazówka. Obrócisz ją? Okej, chyba mam iść w tę stronę. Wcale nie było widać sieci. Okay. A to co? No, na tym filmie po raz pierwszy się pocałowaliśmy.
aparat, balsam do ust i w ogóle. Ale to i tak był najlepszy pocałunek w życiu. Spidermanie, plakat! Możesz go pociągnąć? O! VJ musi być na dziedzińcu. Czas na wielkie odsłonięcie. Usiądź i przygotuj sobie popcorn. VJ? Wiedziałem, że to wszystko twoja sprawka. Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowym chłopakiem. I mam szczęście, że moim. Kocham cię, Lukas. Czy ty... Chodźmy? Czekaj. O nie. Muszę coś na to poradzić. Dobra. Użyjmy łańcucha błyskawic. Chodźmy na bal? O, VJ, no jasne. Jednakowe cekinowe marynarki? No raczej. Było blisko. Spidermanie! Zejdź, żebym ci porządnie podziękował! Dziękuję, że mi z tym pomogłeś. O kurde! Wciągnąłeś w to Spidermana? Najlepszy dzień w życiu! Dla miłości wszystko, chłopaki. Bądźcie szczęśliwi i udanego balu! I skaczemy. Robimy jeszcze jakieś misje w Brooklyn Visions? Chyba nie. Ale wbiliśmy nowy poziom. Poziom 15. Tak jest. Tutaj mamy jakieś zdjęcia, no ale tym się zajmie Peter. My tymczasem mamy jeszcze skrytkę Prowlera. Tam o. I nawet możemy się chyba wbić w korytarz powietrzny. No cóż, kolejny piękny, beztroski dzień w Nowym Jorku, panie i panowie. Chyba nie przelecimy, co? Może przelecimy? Nie, muszę dolecieć. Bez przesady. Udało się. Głupio by było spaść. Nurkowanie zastygające. Świetnie. Odkryto skrytkę Prowlera. Elegancko. Na górze. No to już. Musi tu być kolejna skrytka Prowlera. O! Nawet tu jesteśmy blisko. Może w mieście powinienem mieć pajęcze skrytki. Nie jest to zły pomysł, mój drogi. Ale to jest ciężkie akurat. Żeby to wciągnąć, muszę mieć lepszy kąt. No, nie spadaj mi tylko. Każdy ruchomy element wymaga innego podejścia. Spróbuj pod innym kątem. No, nie musicie mi już tutaj spamować tymi. O Boże, zgłoszono przestępstwo, tak? Każdy ruchomy element spróbuj pod innym kątem. O, patrzcie. Skrzyneczka. Nie otworzę tego teraz. No i dziękuję bardzo. No dobra, wracamy tam. Ruchome elementy. Muszę iść na górę. Ten element, co jest ruchomy, podciągnąć. Mam rację? Nie, muszę z tej strony. No, okej. Lasery?
Niezły banał, wujaszku. Prowler nie mógł omijać tych laserów bez ich wyłączania. Coś tu musi zakrytować te lasery. Na pewno. Tylko teraz trzeba ostrożnie przejść. No, to nie pomogło w ogóle. No super. Szybciutko. Najlepsze czasy Ratcheta i Clanka się przypominają. Dobra, przejdziemy? O dziwo tak. W coś ty mnie wujek wpakował. Mądry jesteś? O, żeś ty. Oberwałem, myślałem, że się uda bez obrywania, a tutaj... Mam cię. Niemiło się zrobiło. Wyjdziemy tędy? No mam nadzieję. Widzę, że znalazłeś skrytkę w Huntersport. To był pierwszy poligon Prowlera. Czekaj, serio? Musiałem sprawdzić swój sprzęt na oczu. A ty jak ogarnąłeś swoje moce? Właściwie zrobiłem to samo. Ha, może faktycznie jesteśmy spokrewnieni. Tak. Tyle, że ty swój sprzęt ukradłeś, a mnie ugryzł radioaktywny pająk. Musisz mi kiedyś wszystko dokładnie opowiedzieć. Mnie pająki gryzły z milion razy, a po ścianach nie chodziły. Wybacz, to tajemnica. Rozumiem. Dzięki za oczyszczenie tej skrytki, chłopcze. Widzisz? Taka jest właśnie wola Flame'a. Ale w tym mieście... Wystarczy! O matko, obronił się. Uwaga! Kurde! Zapewniam sobie koncentrację w ten sposób. Idealny unik. I kolejny idealny unik, i dziękuję bardzo. I teraz ty obrywasz? Znowu myślałem, że umarłem. A tutaj miła niespodzianka. Są bezpieczni, a straż może swobodnie działać. Piękna sprawa. Czy jest jeszcze tutaj gdzieś skrytka Prowlera? Możemy iść do tej skrytki Prowlera. Wespniemy się na te wielkie budynki mieszkalne i stamtąd sobie polecimy na drugi koniec mapy. A właściwie to nawet nie musimy. Po prostu polecimy na drugi brzeg rzeki. Bez jakiegokolwiek wspinania się. Też będzie dobrze. No i witamy na Manhattanie. Kłaniam się nisko. I teraz ten korytarz mnie doprowadzi chyba do celu. Czy nie? Tu nie ma korytarza. Zacznijmy od tego. Kolejne przestępstwo. Bardzo dobrze. Akurat mamy po drodze. Na razie to musimy odpowiadać na te zgłoszenia, bo... Dzięki temu ogarniamy dzielnicę. A jaki mamy postęp? 16%. No. Bez tragedii. Ale chcemy mieć większy procent. Bandziory zaczepiają niewinnych ludzi. Ruszam. Znowu idealne uniki trzeba wykonywać. No dawaj. Oj, nie spóźniłem się. Ale teraz się nie spóźniam.
No i super. Elegancko. Dobra, to już wszyscy. Nikomu... O nie, wbije się prosto w ten budynek. Nikomu nic nie było na szczęście i nie musiałem nikogo odwozić do szpitala. Czy to jest stacja Grand Central? Chyba tak. Kultowy dworzec. Bardzo charakterystyczny w Nowym Jorku. Piękna sprawa. Jeszcze się trochę poobracajmy. Może się uda nie dotykać ziemi. Dokładnie tak. Ale chyba jednak się tak nie uda, żeby zdobyć to trofeum. Zastanawia mnie właśnie, jaką wielką serię trzeba... O! Idealna równowaga! Wykonaj 30 powietrznych sztuczek z rzędu bez dotykania ziemi. O to trofeum mi chodziło. To chciałem zrobić. Współrzędne pokazują skrytkę na szczycie Braxton Building. A tam nie ma następnej? A nie. To po prostu wszystko jest jeden obszar. Zablokowane? Jaja sobie robicie? A, to z tej strony? Czy nie? Tu. Świetnie. No i co? Jest gdzieś jeszcze? No nie rozumiem. No przecież prawie mi się udało. No, teraz zaanalizował. Świetnie. Skąd on bierze te pomysły? Dobra, R2 będzie łatwo. L2 znaczy będzie łatwo. Udało się. To jest zawsze trudne. Kolejne lasery? No nie wierzę. Laserów, wujku. Dwie takie same kryjówki. No to wchodzimy. Szybko, 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 szybko. On jest taki niezgrabny w tym. Dobra. Tędy przejdę. Tak, 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 tak. Świetnie. Skupienie mam pajęcze. No, akurat się przyda. Świetnie. Jest. Ja wiem, że teraz tak gadam, ale to chyba było prostsze. No i wychodzimy. Znowu się wujek odezwie do nas. W Midtown odblokowaliśmy szybką podróż. Bardzo dobrze. No i jeszcze jest ostatnia rzecz, którą chciałem zrobić w tym odcinku, mianowicie wspomnienia Marco. A później wrócimy do Brooklyn Visions i będziemy robić tam kolejne misje, ale to już w następnych odcinkach. Wujku, dlaczego ukryłeś sprzęt w tym wieżowcu? Słyszałeś o skoku na Braxton? Nie. Właśnie. To był mój debiut jako Brawler i pierwsza akcja z ekipą. Mieliśmy wykraść prototypy z ich tajnego działu technologicznego, ale ta smarkula nas wyrolowała. Kto? Nie poznałem jej imienia, ale była dobra. Świetna, złodziejka w każdym calu. Nie byłem zły, to była cenna lekcja. Już wiem, dlaczego byłeś dla taty takim wyzwaniem. Dzięki za pomoc ze skrytką. Ciekawe, kto pokonał wujka Arona. Niewiele osób to potrafi. Ci złodzieje nie mogą się tam włamać. A mama nie mówiła wam, żeby nie...
Trafiłem czterech? Nie. Teraz. Kurde, uciekli mi. Dobra, Spider-Man. Zobaczmy jak teraz. A nie, to nie uciekają, tylko przyjechało wsparcie, to pół biedy. To parowanie to jest niezła rzecz. Naprawdę myśleli, że mnie mają. No to w Hell's Kitchen mamy niewiele. Lećmy do tego wspomnienia, Marko. Pięknie. I odkryto szansę na zdjęcie, a to już jak się zmienimy w Petera. Ciekawe, co jest wewnątrz. No jak to, co jest wewnątrz? Wewnątrz to jest wspomnienie Marko właśnie. I porozwalajmy te piaskowe stwory. Okej, trening dobrze mi zrobił. Ta umiejętność jest o wiele lepsza. Przeszedłem tylko po kryształ. O, oberwałem. I jeszcze ostatni. Dobrze poszło. Zostawili dla mnie prezencik. Zapytałem, czego chcą. A oni na to, że drzemiący we mnie bestii. A ja od dawna tak nie byłem. Przecież ci obiecałem. Marko troszczył się o swoją rodzinę. Szacun. Aha, wielki psikus to jest nasza następna misja, okej. Okay. Mnie ponaglają, żebym skorzystał z aplikacji, ale... No jeszcze chwila. Kolejny punkt umiejętności. I suma to 2. Dobrze, to zaraz się tym zajmiemy. Jeszcze mamy jedno wspomnienie tutaj. I chciałbym z niego skorzystać. I kolejna szansa na zdjęcie. I super. W Midtown już mamy prawie... Prawie maksa. Postęp to 17%. To jeszcze tylko... Misja z Marko. Znaczy się kolejny kryształ pamięci Marko. I dziękuję bardzo. Na początku tego odcinka mieliśmy 50%, jeśli chodzi o kryształy pamięci Marko. Ukończone. Więc całkiem nieźle idzie. No i dobra, mamy kolejnych przyjemniaczków. Oddajcie mi ten piaskowy kryształ i mnie nie ma! Oj, oberwałem? Nie. Świetna rzecz. Dobra, na czym stanęliśmy? Kazałem im nas zostawić, ale nie słuchali. Wystrzelili w moim kierunku sieć. Chcieli mnie powstrzymać. Instynktownie zmieniłem się w piasek. Zakopałem ich. Tak się wstydzę. Lecz nie miałem wyboru.
Muszę do ciebie wrócić. Przykro mi, że do tego doszło, Marco. To było chyba ostatnie, czego chciałeś. No i kolejne żetony miejskie zbieramy na nasze kostiumy. W dzielnicy finansowej strasznie dobrze nam idzie. Czy jest jeszcze jakieś miejsce z kryształem pamięci Marco? Nie, zostały nam tak naprawdę znajdźki dla Petera. No dobra, w następnym odcinku wrócimy sobie do wątku Milesa i Brooklyn Visions, to wiem na pewno. No i zobaczymy, czy wykonamy dwie, czy tylko jedną misję. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja się z wami żegnam i widzimy się w odcinku 10. To by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć. Mogę cię zabrać do karetki. Tam ci pomogą. O matko, dzięki. Za moment będziemy! Jesteśmy. Tu się tobą zajmę. Dzięki ci, Spider-Manie.